straszna droga w ogóle, to milczenie i ten mur. Milczenie i mur nigdy nie są słuszną drogą. Dla mnie takim poruszającym obrazem w tym ostatnim filmie Marcina było to, jak ksiądz Oder, mówiąc o tym, że jemu chodzi tylko o prawdę, uciekał tak naprawdę przed reporterem. No, to nie jest żaden sposób na to, żeby dotrzeć do tego, co się naprawdę wydarzyło. Oczywiście, że jest to przeciwskuteczne. Oczywiście, że zniechęca to wielu ludzi nie dlatego, że Jan Paweł II coś złego zrobił, ale dlatego, że próbujemy nadal okłamywać tych ludzi, nadal tych ludzi oszukiwać. Myślę, że problemem naszym jest też to, że my zapomnieliśmy chyba w Kościele w Polsce, że no jednak nie jesteśmy w Kościele dla Jana Pawła II. I ja przepraszam, że to powiem i pewnie wielu się oburzy, ale nawet gdyby mit Jana Pawła II totalnie runął, to nie runie jeszcze chrześcijaństwo. A to, co my w Polsce wyznajemy, to niestety przypomina czasem bardziej papolatrię niż chrześcijaństwo. To jest taki mój podstawowy problem, ale chciałam zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz. To znaczy, tak, uważam, że powinniśmy dążyć do pełnej jawności. Powinniśmy dążyć do tego, żeby wszystkie stare sprawy wyciągnąć, wyjaśnić, ale też zdaję sobie sprawę z tego, że to może być trudniejsze niż to było w Stanach Zjednoczonych z prostego powodu, o którym naprawdę bardzo mało ludzi mówi. To znaczy w latach 60., w latach 70., jeszcze w latach 80. takie sprawy w polskich kuriach załatwiały się po prostu na gębę. Często w wielu sytuacjach nie będzie dokumentów. Ja wiem, jak to wyglądało trochę w Gnieźnie, bo słyszałam to od starych księży pracujących w kurii. Podstawową zasadą było niczego nie zapisywać. Jeżeli ludzie umarli, to musimy mieć w sobie trochę pokorną świadomość, trochę rezygnację, że odbijemy się od tej ściany. I oczywiście współpraca, pomoc biskupów, wysłuchanie świadectw tych ludzi, którzy to pamiętają, byłyby tutaj bardzo pomocne, ale same archiwa to jest za mało, bo one bardzo często nie istnieją. No tak, ale tu mamy taką sytuację, że nie musimy czekać na archiwa. Mamy żywych współpracowników Jana Pawła II, księdza kardynała Dziwisza, ale również innych, do których Marcin docierał z heroizmem ogromnym. I tu jest właśnie ten mur milczenia. To niezrozumienie, ta chęć właśnie pomnikowego podejścia. Ty często, Marcin, o tym mówisz, że należy odpomnikować, odbrązowić Jana Pawła II. Czemu Kościół boi się tego, pani Anno? Czego się boi Kościół? Znaczy, że wierni odejdą? Tak, to znaczy, że odejdą, że zobaczą inny Kościół, którego być może nie chcą zobaczyć, a przede wszystkim hierarchia nie chce, żebyśmy taki Kościół zobaczyli. Ale on może będzie prawdziwszy. Oczywiście. Bliżej naszych grzechów. Oczywiście, no i to, że prawda was wyzwoli, prawda? To znaczy to, co powtarzamy i w to, co wierzymy, że prawda was wyzwoli, prawda jest siłą, która właściwie wszystko do wszystkiego nas przekonuje, jest tutaj nagle kompletnie zamazywane, oszukiwane. No, dla mnie te zachowania, które obserwuję w programach, w tym serialu pana Marcina, no są po prostu przerażające, to znaczy przerażające, a z drugiej strony no jakieś kuriozalne, bo widzimy jakichś małych ludzi, którzy uciekają przed mikrofonem, bądź zdają się stać ponad tym mikrofonem. I ponad tym człowiekiem. Tak, ponad człowiekiem i mówią, że oni właśnie wybierają między dobrem a złem, a to jest manipulacja. Na pytanie, na czym polega ta manipulacja, okazuje się, że nie mają nic do odpowiedzenia, więc to jest, no to znaczy wydaje się, że to jest niszczenie jakby naprawdę, to znaczy własnymi rękami niszczą Kościół hierarchiczny. Ale jest jeszcze coś jeszcze bardziej bolesnego, bo my rozmawiamy o historii. Jana Pawła II nie ma już z nami bardzo długo. A ksiądz Ryszard to jest człowiek, który raptem kilka lat temu został zmielony
przepraszam za wyrażenie, przez system kościelny. Chciałem księdza zapytać, czy ksiądz dalej nie może odprawiać mszy, czy ksiądz dalej pracuje fizycznie i dalej jedyny sposób kontaktu z wiernymi to jest internet. Zresztą chciałem księdzu powiedzieć, że po reportażu z księdza udziałem bardzo wielu naszych widzów pytało, gdzie można znaleźć te msze święte, które ksiądz prowadzi, a więc otrzymał ksiądz wsparcie również z Polski. Więc pytanie, czy ksiądz nadal jest zawieszony? Tak, nadal jestem zawieszony. Obecnie odprawiam msze w niedzielę dla ofiar wykorzystywania seksualnego przez księży, więc to jest wąskie grono ludzi. Właściwie to oni mnie poprosili o to, żeby tą mszę im odprawiać. I tutaj w diecezji to dużo ludzi mnie zna, więc bardzo często jeżdżę do szpitali czy do domu starców z namaszczeniem chorych, przygotować ludzi do operacji, albo nawet ostatnio kilka mszy dla osób, które umierają, więc uprawiam mszę przy łóżkach ludzi, którzy przygotowują się do śmierci. To w sumie to jest z podsumowanie mojej obecnej pracy w kościele. No i tak, pracuję fizycznie, jestem podzielny za wiele budynków tutaj w takiej firmie w Buffalo, prowadzeniem tych budynków od strony mechanicznej, elektrycznej. I nadal ksiądz słyszy, że jest zdrajcą, bo ujawnił sekrety, bo zdradził biskupa? Nie, oczywiście. Tak, i nawet niektórzy mnie porównują do komunistów w Polsce, którzy nagrywają w sieci. Przez lata nie było mocnych na rosyjską propagandę, kłamstwa i manipulacje w internecie. To się jednak zmieniło. Na każdą dyktowaną z Moskwy bzdurę natychmiast rzucają się oddziały NAFO. To międzynarodowy sojusz, którego siłą są humor, absurd i błyskotliwość. Hubert Kijek. Opłacane przez państwo oddziały internetowych troli czy hakerzy włamujący się do komputerów najważniejszych firm i instytucji. Przez lata Moskwa była mroczną internetową potęgą. New evidence of Russia's determination to interfere in our election. Hackers use classic propaganda techniques to influence American voters. Researchers at City University of... Wprost relacja Jamesa, co go spotkało, co się wydarzyło, kiedy powiedział papieżowi o swoich doświadczeniach z McCarrickiem i kiedy pani pytała, czy informowała o sprawie Juliusza Peca, właściwie ten komunikat był podobny, czyli też taki o modlitwie, o wierze w to, że dobro zwycięży. Gdzie był człowiek w tym wszystkim? To znaczy, dla mnie to naprawdę jest trauma, którą właściwie ciągle nie mogę przeżyć i nie mogę sobie z tym absolutnie poradzić i nie wiem, czy sobie poradzę do końca życia. Rzeczywiście, to znaczy sprawa Juliusza Peca zaczęła jakby, otworzyła jakby nowy wymiar mojej relacji z Janem Pawłem II, dlatego że do tej pory miałam wrażenie, że możemy właśnie rozmawiać o wszystkim, pisać o wszystkim, że on udziela mi odpowiedzi na najtrudniejsze pytania. I tutaj się spotkałam z czymś, co było murem milczenia, to znaczy i murem milczenia w korespondencji na ten temat, ale też w czasie jednego z ostatnich obiadów, na których byłam, kiedy zaczęłam o tym mówić, był Jan Paweł i ksiądz Dziwisz. Ja bardzo taka podekscytowana zaczęłam o tym mówić i nagle zobaczyłam, że jest jakaś ściana, jakaś szyba. I zapadła grobowa cisza. Ja starałam się cały czas dalej to nagłaśniać. W pewnym momencie mój mąż wziął mnie za rękę i powiedział... Masowo Rosjan przepędził... Że już nie ma tematu. Że to jest coś, czego się nigdy nie dowiem. I czy to dalej jest przyjaciel? No... Wie pan, no mówiłam o tym, że jest panu Marcinowi, ale mówię cały czas, wiem, że jest... Różne twarze. Nie wiem, to znaczy, jest
jedną z najważniejszych osób w moim życiu. Natomiast to, co wychodzi, to, co się odsłania i też jak reagują na to jego najbliżsi współpracownicy, których też od lat znam, jest przerażające. Pewnie nie byłoby nam dużo łatwiej, gdyby mówili. Pani Moniko, przysłuchiwałem się pani rozmowie z Marcinem. Tam pojawił się wątek kryzysu wiary. Bo myślę, że dla wielu osób wierzących ta sytuacja jest bardzo, bardzo trudna, dlatego że to są informacje o tym, że najważniejsi z kapłanów zgrzeszyli, a przecież oni mają być łącznikiem między nami wierzącymi a Panem Bogiem. Ksiądz Ryszard mówi prosto, ja wierzę w Jezusa Chrystusa, wierzę w Ewangelię, ale nie każdy ma taką siłę. Jak można sobie, jak pani myśli, jak pani sobie radzi z takim, z tym lękiem o to, co dzieje się z wiarą, kiedy pojawiają się informacje o tym, że kapłani, ci najważniejsi nawet, mogli zgrzeszyć? Propaganda nie jest w stanie poradzić sobie z ironią. W tej internetowej wojnie Rosja odnosi sromotną porażkę. Trwających w tym kościele jest łatwe tłumaczenie sobie, że no tak, ale wszyscy święci mieli jakieś swoje słabości i jakieś swoje wady. Tak, mieli, ale kiedy weźmiemy, nie wiem, brata Alberta Chmielowskiego, który nałogowo palił papierosy, to mam wrażenie, że on jednak, znaczy mam pewność, że on wiedział, że robi źle. A przy Janie Pawle II, kiedy próbuję to sobie układać, kiedy rozmawiałam z ludźmi, obawiam się, że mogliśmy mieć do czynienia z czymś, co w teologii moralnej nazywa się sumieniem niepokonalnie błędnym. To znaczy człowiek ukształtowany w mentalności polskiej, w komunizmie, w takim klerykalnym oddaniu Kościołowi mógł nie zdawać sobie sprawy z tego, że robi takie zło, albo mógł uważać, że większym dobrem jest ochrona Kościoła. I jakie z tego wnioski dla nas? No, uświadomić sobie, że to był błąd, że to rzeczywiście człowiek jest tutaj pierwszy. No i nie powielać tego błędu sumień. Po prostu odejść od tego, zobaczyć, że rzeczywiście mamy tu priorytet nie ochrony instytucji, ale ochrony człowieka i to w tym będzie Ewangelia, tak? Jeżeli mówimy o ludziach wierzących. Szukać konkretu, szukać konkretnej miłości, a instytucja... Ja sama w tej chwili nie wiem. To jest coś, z czym się jest bardzo trudno odnajdywać, ale jeżeli naprawdę wierzymy, to tym wierzącym powinno to się właśnie w ten sposób układać, tak? Że, że instytucja jest instytucją chorą. Zresztą ja zapraszam do najnowszego numeru Przewodnika Katolickiego. My tam trochę tłumaczymy, na czym polega świętość i na czym polega świętość Kościoła i że to wcale nie jest moralność, że to nie jest równoznaczne. Bardzo pani Moniko, świętość dziękuję. To jest ta przynależność. Bardzo pani Moniko, dziękuję. Ja nie chciałbym tej kropki stawiać, bo ta rozmowa mogłaby długo trwać, ale niestety czas jest nieubłagany. Bardzo państwu dziękuję za wizytę w studiu. Bardzo państwu dziękuję za połączenia internetowo-satelitarne. Państwu dziękuję za uwagę. To było specjalne wydanie Czarno na Białym, a za chwilę magazyn Polska i Świat i Marta Kuligowska. Dziękuję, do zobaczenia.